Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiejszymi gośćmi na moim kanale jest Aleksandra aka Ola Żuraw oraz Osi nie Żuraw, tylko Ugonoch. Dziewczyny, powiedzcie, jak się czujecie, będąc... Jak się czujecie, będąc na moim kanale ponownie? Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj zawitać. U gospodarza. Tak, Bogutach. Bogutach. To ja, Adam Bogutach 02. No to może przywitam się jako gospodyni. Jeżeli gospodarz mi pozwoli. Proszę. Witajcie w kolejnym odcinku Skomentowania Top Model. Przypominam wam, że komentujemy ten program na zasadzie cytatu, czyli te wszystkie materiały, które widzicie, są udostępniane w tym odcinku zgodnie z prawem, więc jeżeli jeden odcinek zniknie, to znaczy, że po prostu jesteśmy brzydcy, że nie mamy tyle pieniędzy, żeby nawet robić coś zgodnie z prawem. No nieprawda, wszystko jest zgodne z prawem. My też mamy prawo do komentowania całego programu z tego względu, że nasze umowy wygasły po 5 latach od emisji. Teraz już mamy 6 rok od emisji, więc możemy dowoli jechać po Top Model. Nie, nie jeździmy, tak naprawdę mówimy wam całą prawdę i też pokazujemy wam, jak dużą szansę dostaliśmy dzięki temu, że znaleźliśmy się w tym programie. Tak, ja mam same dobre wspomnienia. No właśnie, więc Osi dzisiaj będzie się dzielić samymi dobrymi wspomnieniami, a my trochę gorszymi. Ja pozdrawiam moją dziewczynę, którą kocham i wysyłam jej buziaczki. No to możemy chyba zaczynać, nie? Tak. No, dzięki. Tomorrow. O, to jest Osi, nasza gwiazda. A to Maga, nasza druga gwiazda. To jest nagość w tym odcinku? Tak. Oto z grubej rury. To zaczęłam, no, ale to zaczęłam od takiego odcinka. O, intro! Osi, jak wspominasz kręcenie intra? Oh my goodness, jeszcze pamiętam, oni mi tak długo robili włosy. Oni też prostowali mi z kilkadziesiąt godzin. Ale oni mi tam na czołówce zrobili tatuaże też tutaj, nie? Widziałyście? No, nie. Więc to były moje pierwsze tatuaże, które się zmyły, co prawda? Ale... Słyszę jakieś hałasy, tak? I myślałam, że to chłopacy świrują, jak zwykle. Dzień dobry, witam was! Mogę się przyznać do czegoś? Tak. Ja nie do końca wiedziałam, kim jest Chodakowska, jak to nagrywać, ale ja mieszkałam długo, kurde, w Irlandii, więc niby tam wiedziałam, że coś tam, ale nie wiedziałam po prostu na jaką skalę. Osi, nie martw się, większości gości w Top Model ja nie wiedziałam w ogóle, o kogo chodzi, ja tak samo miałem. Nie jesteś osamotniona. Mamy w pokoju kolegę. Ten 2 godziny stoi dalej. Pamiętam to jak dziś, jak Maga stał przed lustrem i cały czas... Godzinami. Tak, godzinami. Pamiętasz to, jak I Maga te stał? I te same pozy, te same miny, tak. I się zastanawialiśmy, w jakim celu to jest, ale on uważał, że to jest praca nad sobą, więc może mu to pomagało. Uczestnicy stają przed obiektywem Wojtka Wojtczaka. Teraz widać, że ważyłaś tam 50 kilo, bo cię helikopter zwiewał. Nie, ale tutaj byłam chudsza, tak mi się wydaje, niż teraz. Nie, w sumie na pewno byłam. Próbam pozować plecami bardziej. Idziemy. Szczerze mówiąc, ta sesja okazała się trudniejsza, niż myślałam. Jak podbiało. Była pupa. Love the ass. Ja na pewno się nie czułam pewnie. Ja tam coś nie... Nawet nie wiem, co tam opisywałam, że próbowałam pozować plecami. Nie, to wiatr, to nie ja. Jedna i ta sama mina cały czas, no bo jeszcze nie zobaczyłam nic, żadnej nowej propozycji, oprócz jego standardowej miny. Jedziesz po nim. Jazda! Tak naprawdę te pytania zadawali nam dziennikarze, jak to nazwać, redaktorzy, którzy tam byli. I to nie jest tak, że my siadaliśmy przed kamerą i mówiliśmy, co nam ślina na język przyniesie, tylko byliśmy prowokowani do takich, a nie innych wypowiedzi, bo
bardzo często ci ludzie, którzy stali obok kamery, znaczy siedzieli obok kamery, mieli z nami bardzo silną więź, bo my ich znaliśmy od początku. Na przykład ten człowiek, który ze mną rozmawiał bardzo często przy kamerze, on był u mnie w domu, ja go znałam od początku, razem z nimi, z całą ekipą TVN-owską jechałam nad morze na bootcamp, bo oni mnie zabrali, więc jakby ja im ufałam i odpowiadałam im na pytania w taki sposób, jak aktualnie tak, czułam. Tak, dużo gadaliśmy z nimi poza kamerami też. Tak. Więc ja się czuliśmy się przy nich swobodnie i się otwieraliśmy i ten efekt tego otwierania się widzimy w telewizji. A Osi, ty? Dobrze, znaczy było pewne pytanie, które zostały zadane, tak, ale z drugiej strony też nie zgodzę się z tym, że wiesz, że to wszystko, co wychodzi później w telewizji, to jest tylko ich inwencje, tak? Bo nie, no wiadomo, że nie. My musimy kompletnie powiedzieć te rzeczy. Wiadomo, tak, że tak. Nie, że to są nasze słowa i gdzieś tam nasze zdanie, ale tak, myślę, że nigdy montaż, nie powiedzielibyśmy tak tego, wiesz, jakby sami z siebie. Nie, no już bez jaj, że nigdy byś tego nie powiedział, to są rzeczy, które i tak myślałeś. Myślałem, ale nie mówiłem tego na głos i jakby nie to, że zostałem zmuszony do powiedzenia tego. My gdzieś tam się otwieraliśmy, tak jak wiesz, my sobie czasami gadamy, siedzimy w dwójkę czy w trójkę, bez kamer, lepiej, bez nikogo. Jakby inaczej rozmawiasz z osobą, której ufasz i raczej wyrażasz opinię. A inaczej, jeżeli wiesz, że ta wypowiedź zostanie użyta w telewizji, tak? I użyta jak w momencie, to, wtedy wchodzi więcej filtry. Tak, ale też pamiętajcie, że to jest tak, że my bardzo często wypowiadaliśmy się na temat innej osoby. Ja na przykład tak miałam. Wypowiadałam się o kimś innym, a ta odpowiedź została podłożona pod zupełnie kogoś innego i pod inną sytuację. Więc to też jest tak, że tak naprawdę w montażu to wszystko jest tak, jak im pasuje w danym momencie. Ja to wszystko powiedziałam, to prawda, ale jak oni tego użyli, to już jest jakby niekompletnie... Wiesz, oni mogli sobie to powycinać z twojej jakby dobrej wypowiedzi o danej osobie. Pamiętam taką sytuację, że zapytali mnie, jakie są dobre strony tej osoby, jej atuty. Ja mówię wszystko, jakby wiem, o kim mówiłem, ale już nie będę gadał i... Wiesz, ta osoba była moim przyjacielem w programie i mówię o samych dobrych rzeczach i nagle mówi, no dobra, no ale wiesz, nikt nie jest idealny, więc powiedz o... Jakie ma wady. I ucięli to, co powiedziałem dobrego, wrzucili to, co powiedziałem negatywnego na temat tej osoby i nagle jesteś przyjacielem, który obrabia za przeproszeniem dupę koledze. I to nie jest tak, że kanapka, czyli powiedziałeś to, co cenisz w nim i później powiedziałeś, jakie uważasz, że ma wady, tylko od razu jest z grubej rury, że po prostu to ci nie pasuje, więc to. O to nam bardziej chodzi, o takie używanie naszych wypowiedzi, mimo tego, że one są nasze, to używanie ich w zupełnie innych kontekstach. Dokładnie. Tak, baw się włosami. Ale śmiesznie w tych odcinkach to wszystko jest tak skondensowane, że teraz tak oglądając, bo wiesz, to było na przestrzeni kilku dni, a wszystko jest tak, to trwa tak. Oni teraz powiedzą, kto w ich grupie był najlepszy. Najlepsza była... Marta. Michalina? Wow. I tutaj stwierdziłam, że zawsze wygrywa biust. Tu podjęłam tą decyzję. Czy nie mówię, że przeciwko jest przystojne, tylko jednak nazwijmy nie są adresy, które powinny być z tego, co ja się przynajmniej znam. Piękne lokowanko. Wszystkie te scenki będziecie kręcili w tym oto kultowym samochodzie i widzimy się za chwilę. Go, go, go! A to jest śmieszne, kurde, że my to przeżyliśmy, my goodness. Że nie umarliśmy po drodze. Nie, no ale wiesz, że kurde, teraz tak oglądając to... No nie, ale tak powiedz szczerze, ty powiedziałaś na samym początku, że pamiętasz, że masz same dobre wspomnienia. Hmm? Jeśli myślisz o jedzeniu, też masz same dobre wspomnienia tam na miejscu? Nie. No właśnie, tak okay, myślałam. To prawda, no jedzenie tam nie było. Jakie było nasze, menu? Postarać. Parówki? Nie, no dobra, mozzarella. No ale... Halo. Robiliśmy listę zakupów, co chcemy i oni to kupowali, tak? Wiadomo, że nie mogli nam kupić nie wiadomo czego, co chcieliśmy, ale... Ciągle nie było owoców, ciągle nie było warzyw, były tak naprawdę gotowe produkty z Biedronki. Mozzarella, paruski, papryczki ostre z serkiem białym. No ja się nie odżywiałam tam najlepiej, natomiast na pewno nie jadłam aż tak dużo, ale nie odżywiałam się chyba najlepiej. Jakościowo nie było. Jakościowo nie było, dobra. Super. Ale ja na przykład w całym programie schudłam 7 kilo. No, też, tylko też... i wyłącznie, bo nie ćwiczyłam praktycznie w ogóle, bo nie było na to czasu. No tak, wszystko poszło jakby przez dietę. To jest świetnie.
Jedna oświadcza drugiej, że od pewnego czasu ma romans z jej chłopakiem. Jak się nazywa nigeryjskie Bollywood? Wcześniej powiedziałam, że idealnie byś do tego pasowała. Jak ostatnio oglądałam dokument o Nollywood, to mówię, no o, jest Nollywood, po prostu stworzona do tego. Zobacz tutaj, jak grasz. I tam widziałam twojego Antonia. Okej. Okay. No i przespaliśmy się. Nigdy... Twoja mina. Osi, on mi musiał czegoś dosypać. Ola, nie, on mi na pewno coś dosypał. Ola, ja jestem czuł. Jakieś objawienie. Ale wiesz co, wydaje mi się, że było mi łatwo właśnie się tak rozpłakać przez to, że ogólnie... Że byłam w ciąży. Nie, ogólnie przez to, że było dużo emocji, wiesz, w programie i tak dalej, więc wiesz, nie widzieliśmy się z rodziną i tak dalej, więc pewnie jakieś tam emocje i tak były. No ja na przykład kompletnie nie mogłam się rozpłakać, bo też miałam scenę, gdzie powinnam i Piruk bardzo naciskał na to, żebym to zrobiła, nie byłam w stanie. Na przykład w ogóle. Nie wiem, jakoś tak mnie ograniczały te kamery, więc że tobie to tak poszło, szapoba. Błagam cię, daj mi jeszcze jedną szansę. Nie dam ci żadnej szansy, daj mi święty spokój. Nie wiem, jak to jest kochać drugą osobę. Już wiem. Pierdoły, paznokcie, srokcie! Tutaj mam krzywo, tutaj! I co wam powiedzieć? Mamy socjopatę. Jeszcze raz, może trochę bardziej z empatią. Po tym, co dzisiaj zrobiłem, jestem coraz bardziej przebity i wkurzony. Przecież ja w programie ciebie nie lubiłam aż tak bardzo. Myślałem, ja ciebie że też nie. Dzieckiem. Ja myślałem, że coś dziwne. Bo jestem trochę, ale z drugiej strony, ale później wygrałaś, 100 tysięcy wpadło, mówię, o, moja przyjaciółka. No właśnie, zacząłeś pisać, spotkajmy się. Kurczę, mam już dosyć tego, mam dosyć tych zdjęć, patrz jak ja wyglądam. Tak, a Piruk, jak ty jedziesz autem, to nie jest koń. On na początku podrywał cały czas Beatę i chciałam ci to podrywał powiedzieć wcześniej. Tak, podrywał Beatę. Podrywał Beatę! Nieważne, że się z nim przespałam. Ale we wszystkich filmach właśnie Nollywood musi być drama. Nie chcę na ciebie patrzeć, nie! O, ale to zagrałaś autentycznie. Absolutnie widać, że oglądasz. Ja pamiętam czasami, Osi mi tak mówiła, nie chcę na ciebie patrzeć, skrzywdziłeś moje serce, złamałeś. Tak, nie mówiliśmy wam tego. Osi się we mnie zawsze kochała, a ja jej dałem kosza i po prostu złamałem jej serce. Ja to chcę rolę w filmie. Chcecie, żebym się rozpłakała? No problem. You want me to laugh? No problem. To love? You want me to love? No problem. I got you. No problem. Anything, no problem. Tymi dwoma osobami są Osi i Góra. Yay! Thank you very much. Wygrałaś to. Miałaś wywiad w Gali? No przybij, no. No miałam. Zajebiście powiedziałaś? Mm. A ja nie wiedziałam wtedy, że zajebiście to nie jest takie super słowo. Ale to też nie jest przekrętowe. No właśnie, bo ja zawsze mówię zajebiście. Myślałam, że zajebiście to jest jak osom. Mój chłopak, to nie wiem, czy ja nadal jest moim chłopakiem, po prostu mnie w tym momencie nie interesuje. Ja jestem w pracy i po prostu mam to gdzieś. Gdyby moja dziewczyna tak powiedziała, to... Nara. Słabe to było, nie? Taka graniczna, nie? I on był tam z siusiakiem na wierzchu? No. I dotykał cię tym siusiakiem? Nie. No przecież byliście blisko siebie. Nie miałam ładnego makijażu. Brzydko wyglądam. Ale jest problem ogólnie z polskimi make-upistkami, które potrafią malować sobie ciemną skórę, nie? No, że tak patrzę i wiesz... Sino wyglądasz po prostu, tak? Tak, ludzie mi mówią, wiesz, po programie, o, wiesz, że ładniej wyglądasz na żywo i tak dalej. Tak, teraz patrz na mój makijaż. To jest jakieś nieporozumienie. No. Dziękuję. Teraz na to patrzę i sobie myślę, wow. O, bardzo pasowały się do siebie. Tak. No, ciebie w ogóle ładnie zrobili na tej sesji, bardzo. Mateusz, szerzej stopy, jeszcze. Okej, okay, dobra, uwaga. Patrz teraz. Maga się odsuwa, a Góral tam... Chodź tu, maleńki! Mateusz dosyć tak mocno jakby napierał na mnie, w związku z tym bałem się, że wypadnę wręcz przed obiektyw. No. Napierał na mnie i myślałem, że upadnę przed obiektyw.
Co się dzieje? Przestań myśleć nad tym. Patrzę jako praca, idę zrobić pracę, będzie super, pięknie będę wyglądać. To jest niesamowite, że jak tylko były zrzucane szlafroki, to od razu na planie z czterech osób robiło się 24. A dziwisz się? No zobacz na te ciała. I po prostu, no ale dobra, no to... Też tak uważam, że to akurat jest niefajna część. Że powinni pilnować, tego. Żeby nie były tak. Zbędne osoby na planie, no. Bo jednak jak robisz takie sesje, jak robisz takie sesje, wiesz, w pracy, to nie jest tam milion ludzi, tylko rzeczywiście no, różnie każdy z tym bywa. Szanuje. Nie, akurat... A jak różnie coś, to kurde, to wiesz, że dostajesz tyle i tyle za tą sesję, więc spoko. Tutaj. No coś to nie pasuje. Powiem wam szczerze, że to straszne jest, jak oni je tu potraktowali na maksa. Po prostu ja... Aż mi się ciężko to ogląda, nie? Bo jak można dziewczyny, które są pierwszy raz nago w ogóle na sesji zdjęciowej, jeszcze nago przed milionem widzów, tak poniżać i tak o nie zadbać, żeby one się psychicznie dobrze czuły na tej sesji. Ja naprawdę, mi jest ciężko na to patrzeć. W jaki sposób nas tam bardzo często traktowano. Nie pomagając nam, tylko wręcz jakby robiąc wszystko, żebyśmy jeszcze gorzej czuli się w danym momencie. No ale wiesz, chodziło tutaj o emocje, się, tak? Ogólnie w modelingu teraz to się troszeczkę zmienia, że patrzy się na modelkę jak na człowieka, wiesz, że to jest pracująca kobieta, która ma prawo do tego, żeby się zakryć, żeby po prostu mieć swoją prywatność i tak dalej. Bo modeling w ogóle jako branża miało swoje podejście do kobiet. Bardzo toksyczne też. No, też mi się tak wydaje, że to się zmienia przynajmniej teraz. No ale dzięki temu, że te programy się zmieniają, też dają przykład dla młodych ludzi. Bo umówmy się, Top Model oglądają naprawdę bardzo młodzi ludzie. Jak ja teraz słyszę, że te dziewczyny dorastały ze mną i teraz mają po 18 czy 19 lat, to ile miały 6 lat temu? No, przedział wiekowy, gdzie jest największa oglądalność, wydaje mi się, że to wiesz, rodziny z dzieciakami, z nastolatkami, tak, które chcą być modelkami, czyli tam wiesz, 10, 15, 12, 15, 16. Piękne jest to zdjęcie, naprawdę. Tylko twarz mi się nie podoba w nim, ale makijaż jest bardzo słaby i no... Makijaż nie jest dobry. I trochę inaczej bym oświetliła teraz twarz. Za tobą stoi jakiś kwiat Michalina w tle, która kusi znaczy, takie... Normalnie nigdy by nie ustawili mniejszej modelki za większą modelką. Dokładnie. Bo zawsze tak jest, że z dystansem... No. Tak, żeby tak samo jak pozowaliśmy później z Barrafeli. Ja to samo byłam wyższa od niej o półtorej głowy, tak. A postawili mnie za nią, tak? Żeby nie było widać tego, tak. Że... I tak że jest zawsze. Tak. Ja jakby jestem też bardzo wysoką modelką i nie zawsze dostaję się... I zawsze stoję za modelem. I też masz sesję z innymi modelkami. I tak, też miałaś, pamiętam, że do Maybelline? No do Maybelline też. Sorry, Michałku, niestety... Oczywiście, nie udało się. Nie udało się, próbowaliśmy. Next time. Tak naprawdę Michał odpowiada dlatego, że on jego kamera nie lubiła, on po prostu... Nie, on nie lubił kamery. On nie lubił kamery, kamera nie lubiła jego. Mało gadał, no po prostu. Mało dawał od siebie i reżyserom się już to nie podobało. Ale więc... uważam, że był jednym z przystojniejszych tak. typów w tej ale edycji. Ale on nie wychodził jakoś fajnie na tych zdjęciach i tak, czy wychodził, bo z tego... Więc, no nie wiem, nie pamiętam poprzednich odcinków. Wiesz, wydaje mi się też, jak człowiek idzie, wiesz, jako, nie wiem, 20 parę lat, co nie do programu, to też inaczej reaguje na pewne rzeczy niż na przykład, wiesz, nastolatek jakiś w programie, co nie? Jest jeszcze osoba, która ma jeszcze dużo do przepracowania. Tak, no ale też... Jest bardziej podatna. Jakby, wydaje mi się, że nikt nie miał prawa do tego, żeby... Co? Żeby w taki sposób się do nas zwracać, nawet jakbyśmy młodymi ludźmi, to tak czy inaczej powinni nas motywować, a nie sprawiać, że naprawdę jeszcze bardziej wątpisz w siebie i w swoje umiejętności. Jakby ja wiem, że to jest motywacja, ale taka negatywna motywacja, tylko no, zastanawiam się, czy to naprawdę o to chodzi, żeby motywować ludzi w negatywny sposób. No nie dasz rady, a nie, to ja im pokażę, że dam. Chyba raczej nie o to chodzi, tak mi się wydaje. No zależy, właśnie niektórzy znaczy, mają tak, jak tak. mówisz, że to cię motywuje i to jest dziwne, bo pamiętam, że kiedyś właśnie miałem tak... Dobra, podczas sesji zdjęciowych mam coś takiego, że jak fotograf mi mówi, że nie wiem, że źle pozuje i tak dalej, to albo że to tak... Nie? Nie, to ja mam właśnie tak, że sobie myślę, kurde, no już nie wiem o co chodzi, źle wyglądam, jakby nie,
tracę wiarę w siebie, ale jeżeli przychodzi do mojej muzyki i gdzieś tam na początku było tak, że nie wszyscy akceptowali to, że zacząłem grać, że zacząłem robić muzykę i mnie hejtowali za to, bo uważali, że wiesz, że nagle po Top Model stwierdziłem sobie, że o, będę muzykiem. Nie, jakby nikt nie wiedział, że to robię od dziecka. I to właśnie to mnie zmotywowało do tego, żeby działać i lecieć dalej. No i teraz wiesz, już się wszystko utrzymuje, że coraz więcej osób pisze, że to jest fajne, że to jest spoko. I to mnie motywuje, ale też trochę widzę, że nie, że spocząłem na laurach, ale że się czuję safe taki. Mhm. Wiesz, o co chodzi? I gdzieś tam... Konstruktywna krytyka zawsze jest dobra, bo to jest moment, w którym możesz, wiesz, wyciągnąć jakieś wnioski, nauczyć się czegoś nowego i pchać jakby dalej. Dokładnie tak. I się rozwijać, ale wiesz, jeżeli to jest taka krytyka, o, masz, kurde, jesteś brzydki. To masz, jesteś brzydki. No dokładnie, to nie ma sensu. Nic nie zrobisz. No nic. Obejrzeliśmy odcinek, trochę było wynurzeń, takich bardzo poważnych tematów poruszyliśmy. Mniej było beczki. Nie rozumiem, drodzy Państwo, dlaczego tak mało śmiechu było w tym odcinku, skoro jesteście tak weselimi ludźmi? Dobra? Weselicho. Wesołymi ludźmi. Wesołymi ludźmi. Weselimi. Może towarzystwo się rozkręci, albo musimy iść po coś do sklepu. Ja stwierdziłem, że dzisiaj będę mniej mówił i dam dziewczynom się wykazać. Mm-hmm. I co? I nagle Ola mówi, że co, że już nie było tak wesoło. Ale fajnie. Dobra, na ostatnich odcinkach sobie Adam popił tutaj, więc... Dobra, już nie sprzedawałem moich ten. Czekałem na ciebie 3 dni, zanim nagrasz swoje kręcenie rolkami papieru, loków na głowie. To musiałeś sobie. Więc tak. W każdym razie, kochani, w kolejnym odcinku będę mówił więcej. Żegnam Was z mojego kanału. Moimi dzisiejszymi gośćmi była Aleksandra Żuraw jeszcze raz oraz Osi Ugono Hnieme. Także dziękujemy bardzo i zapraszamy do kolejnego odcinka, w którym zaproszę kolejnych gości na swój kanał. A jeszcze jedno. Mogę powiedzieć, czy już wyłączyliście kamerę? A, mój nowy numer zaraz wyjdzie, to posłuchajcie go sobie, bo autopromocja. Dobrze, to w takim razie ja dziękuję Wam bardzo za obecność. W kolejnym odcinku widzimy się w tym samym towarzystwie. Mam nadzieję, że będziecie oglądać nas chętnie. Zapraszam na wszystkie Instagramy, oczywiście na mój, na Osi i na Adama też możecie wpaść. I pamiętajcie o subskrypcji kanału, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków z komentowania Top Model. Pa!